Trwając w Wielkim Piątku, w dniu męki, śmierci Jezusa Chrystusa, kiedy czytamy Ewangelię Świętego Jana o Jego pasji dla człowieka, kiedy patrzysz na Jego krzyż, krzyż hańby, krzyż grzechu, krzyż śmierci, spójrz jeszcze raz na ten krzyż. I zobacz, może nie w tym krzyżu własną słabość, własny grzech, który do tej śmierci Jezusa doprowadził, ale zobacz to objawienie, które niesie ten krzyż. Objawienie Jego absolutnej i niesamowitej miłości do Ciebie. Miłości, która jest pasją do człowieka. Pasją Boga. Bóg się Tobą pasjonuje. Jest pasjonatem miłowania Ciebie. I to w sposób pełny i doskonały chce Ci pokazać na krzyżu. Dlatego najlepszą postawą wobec tej tajemnicy męki, Jego śmierci, tajemnicy Jego miłości, najlepszą postawą wobec tego jest postawa milczenia i kontemplacji. Chwyć swój krzyż, który może wisi w Twoim domu, który stoi na Twoim biurku, który może nosisz na szyi. Chwyć go do ręki, patrz na niego i kontempluj miłość Boga. Pozwól sobie na tą ciszę doświadczenia Jego miłości. Tego objawienia, jak bardzo przez Boga właśnie w tym krzyżu jesteś kochany.